Wydarzenia sportowe w świecie ciszy. Program realizowany przez Łódzki Klub Sportowy Głuchych. W dniach 21-29 czerwca 2024 roku w hiszpańskiej Maladze odbyły się 9 Mistrzostwa Europy Głuchych w koszykówce kobiet i 13 Mistrzostwa Europy Głuchych w koszykówce mężczyzn. Reprezentacja kobiet wystąpiła w składzie Dominika Bigaj, Matylda Dobejko, Agata Krygowska, Anna Kuźniewska, Agata Nagel, Karolina Przybył, Angelika Wanta, Julia Wojtysiak reprezentujące Świt Wrocław oraz Natalia Pyskło i Dominika Szczygieł, zawodniczki Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Męski zespół reprezentowali zawodnicy Gliwice Mateusz Czupryn, Przemysław Dolny, Maciej Gawryś, Mikołaj Lewandowicz, Wiktor Nałęcz, January Sobczak i Jakub Wania, Świtu Wrocław Inklot Wojciech i Paweł Wiśniewski, Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych Mariusz Kwasek i Jakub Wudarczyk oraz zawodnik VAR z Warszawa Edwin Silva Perez. Dla obu zespołów udział w turnieju był jednocześnie walką o kwalifikację olimpijską do Igrzysk Głuchych, które odbędą się w Tokio w 2025 roku. Duże nadzieje wiązaliśmy zwłaszcza z występem pań, które na mistrzostwa jechały jako aktualne brązowe medalistki olimpijskie z 2022 roku, ale również mężczyźni, którzy na tej imprezie zajęli czwarte miejsce, mieli szansę na medal. Zwłaszcza, że w brazylijskich Igrzyskach Olimpijskich Głuchych z 2022 roku z europejskich drużyn wyprzedzali ich tylko złoci medaliści z Ukrainy. Witam. Jesteśmy na Mistrzostwach Europy Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn w Hiszpanii w mieście Malaga. Z nami reprezentantki Polski będące zawodniczkami Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Proszę, przedstawcie się. Dominika Szczygieł i Natalia Pyskło. Na jakich gracie pozycjach? Ja gram jako środkowa, a ja jako niskoskrzydłowa. Opowiedzcie o wynikach zespołu na tych zawodach. Niestety, do tej pory nie wygrałyśmy meczu, ale po walce, tak, wszystkie mecze przegrałyśmy niewielką różnicą punktów. A jak z kwalifikacją olimpijską? Wydaje się, że udało nam się ją wywalczyć. Co dalej? Jak będą wyglądały kolejne przygotowania? Wracamy do klubu i będziemy przygotowywać się z myślą o wyjeździe do Tokio, tak żeby znów zdobyć medal. A jak atmosfera w drużynie po turnieju? Jest dobra. Jak myślisz? Tak, myślę, że atmosfera ta jest dobra. Gratulujemy i życzymy wyjazdu do Tokio. Z nami Mariusz Kwasek, środkowy reprezentacji Polski. Jesteśmy po meczu ćwierćfinałowym. Jak wyglądał ten mecz? Bardzo dobrze. Graliśmy swobodnie, na luzie, zrealizowaliśmy wszystkie założenia i wygraliśmy. Ten mecz oznacza awans do czwórki, a więc kwalifikacje olimpijskie. Tak, jedziemy do Tokio. Teraz przed nami walka o medale. Czekamy więc na kolejne mecze w strefie medalowej. Z nami kapitan reprezentacji Polski Jakub Wudarczyk, którego znamy z poprzednich materiałów filmowych. Kuba, na jakiej pozycji grasz? Wymiennie, na pozycjach centra i silnego skrzydłowego. Jak wyglądała wasza droga do strefy medalowej? Turniej rozpoczął się pechowo od odwołania z powodów technicznych meczu z Izraelem. Tak więc pierwszy mecz zagraliśmy z Ukrainą, wielokrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, który po walce przegraliśmy. Następnie przyszła kolej na mecz z Grecją. To też dobry i doświadczony zespół i ten mecz też nie udało nam się wygrać. Pozostał mecz z Izraelem, który był przypustką do walki o ćwierćfinał i w końcu wygraliśmy. Ćwierćfinał z Włochami, który był przypustką do Tokio, wygraliśmy po dobrym meczu. Teraz czekamy na kolejnego rywala, którym będzie Ukraina lub Słowenia.
Ostatecznie rywalem Polaków okazała się Ukraina, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z Brazylii i, jak się później okazało, mistrz Europy. Po trudnym meczu nasi zawodnicy ulegli 63-89 i pozostała im walka o brąz. Ten mecz to huśtawka nastrojów, którego efektem było czwarte miejsce po porażce 80-86. Z nami kibicki z Polski w mieście Malaga. Nikola i Wiktoria. Jak podoba Wam się atmosfera mistrzostw? Nie jesteśmy na mistrzostwach od początku. Pierwszą fazę oglądałyśmy w internecie, a tu obejrzałyśmy na żywo mecz ćwierćfinałowy z Włochami, który Polacy wygrali i możemy dalej emocjonować się zawodami. Lepiej ogląda się mecze w internecie czy na żywo? Na żywo są emocje i więcej można zobaczyć. Oglądałyście mecz o trzecie miejsce. Jak Wam się podobało? Bardzo fajny, wyrównany mecz. W trzeciej kwarcie wydawało się, że Polacy mogą go wygrać, ale niestety nie udało się i przegrali. Najważniejsze jednak, że jadą na olimpiadę do Tokio i liczymy na to, że tam zdobędą medal.